Druk nr 441, projekt Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Drodzy państwo, dotyczy to inwestycji w rejonie Żuta. To jest zamierzenie inwestycyjne polegające na budowaniu 4 budynków mieszkalnych. Co do lokalizacji, wielkości, gabarytu tej inwestycji, komisja nie wypatrzyła się tutaj żadnych uchybień. W związku z czym jest opinia pozytywna, oczywiście pod warunkiem zapewnienia 1,5 miejsca postępowego na każdy lokal mieszkalny, 2 miejsc postępowego na każdy 50 m kwadratowych lokalu użytkowego. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. Pani Aniela Pozytywicz. Pani... Jedzie ulicą Sabalu, gdzie jest panu do rezultatu, jest ten sam w prawo po 100 metrach, po lewej stronie z terenu objętym. W stronę Janickiego tam właśnie. Tak. Pan Misiejowi. Tak. Ja rozumiem, że nie koliduje to z tym parkiem Rzeszów, nie? Nie, 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 będzie w drugą stronę. Oddala się od naszego rozwoju. Dobrze. Proszę bardzo, pani Agnieszka. Znaczy moje pytanie, Ania, tutaj z parkiem Sudu. Było przeanalizowane w kontekście legatów, czy redukcję wydawali się na to? Czy znaczy, jak rozmawialiśmy na komisji, na ten teren dawaliśmy już wcześniej budżetki, to jest kolejna budżetka. Dawaliśmy też dużo legatów. Proszę? Ja nie słyszę. Tam są 4 godziny. A jaka będzie redukcja? 5 godzin na ziemi, 1 godzin na poziomie. 15 godzin. I to jest tylko ulicą Reduta, czy jeszcze jakoś? Od ulicy Reduta jest wjazd na działkę. Działka jest bezpośrednio przy pasie do góry. A wyjazd? Wjazd na ulicy Reduta. Czyli zjazd i wyjazd? Tak. Dziękuję. Proszę. Czy są już jakieś? Nie widzę. Też nie widzisz? Też nie widzę. Przystąpmy do procedowania. To jest poparcie projektu komisji. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba. Pan radny Dominik, jak głosował? Pan nie głosował, rozumiem. Proszę pan. Nie głosował, może jakieś prawo radny. Proszę określać, panie dyrektorze, to jeżeli się mogę nie liczyć. Proszę zapisać to, co powiedział. Nie ma takiego odczytu.